Hej, dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy mnie kto słucha. Ja nagrywam późną popołudniową porą letniego dnia. Chcę Państwa przywitać ponownie, jak rok temu, w wakacyjnej Ance, tym razem część druga. Serdeczne dzięki za cały ten poprzedni rok, za to, że słuchaliście mnie, że miałam okazję gościć wielu fantastycznych ludzi, którzy oczywiście mają do czynienia z nieruchomościami, deweloperzy, kredytowcy, pan od pomocy dla frankowiczów, panie, które działają wiele lat na rynku nieruchomości. Co to były za fantastyczne rozmowy? Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, ślę im oczywiście wielki ukłon, ale to również i dla was, drodzy słuchacze, bo to dzięki wam mój kanał nabiera w siłę, a uwierzcie mi, że ciężko w dzisiejszych czasach przebić się z tematem nieruchomości w dobie dzisiejszego internetu i tych wszystkich technicznych nowinek, które możemy na co dzień oglądać, mieć, korzystać. Serdecznie witam wszystkich na kanale Nieruchomości bez ściemy. Tym razem pogadanki łanki w wakacje. Czy wakacje są w nieruchomościach? Po raz drugi dzisiaj będę mówić o tym, co u mnie i jak to znowu z mojego punktu widzenia w te wakacje słychać. Jestem jak zawsze dla was, szczególnie właśnie w te wakacje, ponieważ wiem, że wy odpoczywacie, ja oczywiście też urywam sobie kilka dni. Czasem weekend, czasem nawet dzień w ciągu tygodnia, żeby odpocząć, żeby nabrać sił, żeby popracować. Czasem się łamie. Tak, dosłownie. W kryzysowej Ance mówiłam też o tym, że i na mnie przychodzą takie sytuacje, w których muszę pomyśleć, popłakać. Natomiast to wszystko ma być po coś. Wierzę w to, że wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale dla wielu, którzy z boku patrzą na nieruchomości, jest to doskonały czas na to, aby zainwestować swój kapitał, swoje finanse właśnie w nieruchomości, bo w nieruchomościach nie ma przestoju. Wszystkie dotąd kryzysy na świecie i wszystkie te u nas sytuacje, inflacje, zmiany przepisów, ciągłe nawarstwianie zdobywania dokumentacji, interpretacje przepisów powodują duży chaos w nieruchomościach. Oczywiście zawsze jest dobrze, przynajmniej odkąd ja pamiętam, od kilku ładnych lat. Nieruchomości pomimo kryzysów, pomimo COVID-u, pomimo wojny, pomimo zmian w kredytach, wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych, nieruchomości nadal się cieszą dużym powodzeniem. I wszystkie te właśnie kryzysy pokazują, że ten obszar jest jeszcze bezpieczny, bo tendencja nadal jest wzrostowa. Nie wiem oczywiście, jak to będzie za kilka lat. Rokowania są też takie, że ceny poszybują w górę nawet o 80% i wypowiedziało się na ten temat taka platforma internetowa, która no, ma wielkie poważanie. Oczywiście nie wolno mi tu zdradzać jakie, ale uwierzcie mi, że śledzę, czytam, bo w przeciągu 10 lat te ceny nieruchomości naprawdę się zmieniły. I tak jak wielu przewidywało krach, tak, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że obserwuję ciągły wzrost. Dlatego kupujcie, jeśli jest taka potrzeba, macie takie zaplecze finansowe albo cel, bo jako jedyny kraj nie mamy jeszcze w swoich zasobach wyznaczonych klas energetycznych dla budynków, takich jak AGD i myślę, że za jakiś czas, może rok, może dwa, będzie to potrzebne i wydaje mi się,
że nie wszystkie nieruchomości będą nadawały się na sprzedaż, ale też na przykład takie bloki, gdzie zarządzają nimi spółdzielnie, modernizują mieszkania, robią remonty, inwestują. Myślę, że to też po to, żeby nam się łatwiej i oszczędniej żyło, ale też i przewidują zmiany w ustawach, plany na przyszłość, właśnie po to, żeby no, wszystko miało jakieś znaczenie. Oczywiście charakterystyka energetyki, jeżeli chodzi o lokale i domy, już weszła w życie 28 kwietnia i to nam tylko pokazuje, jakie współczynniki ciepła jesteśmy w stanie zużywać, jak możemy zaoszczędzić, ale tak naprawdę i tak mało mamy do gadania, bo to spółdzielnia, która pobiera ciepło od OPEC, to przynajmniej u nas się tak nazywa, albo służby miejskie, albo kopalnie, oddawają nam ciepło, więc tak naprawdę nie mamy możliwości, nie mamy wpływu tak naprawdę na to, jaka jest przewidywalna wysokość naszego ogrzewania, bo ceny w tym czasie również idą w górę, więc to się wszystko ciągle zmienia. Natomiast te zmiany, o których mówię, jeżeli chodzi o charakterystykę klasy budynków, to będzie dotyczyło całych budów, czyli tych bloków, które już są postawione. I tak jak mówiłam, one się zmieniają, modernizują, ulepszają, unowocześniają. Wszystko po to, żeby nie tylko ładnie i estetycznie było, ale przede wszystkim oszczędnie. Przynajmniej ja żywię taką nadzieję. Czy nadal uważam, że wakacji w nieruchomościach nie ma? No pewnie, że tak. Zresztą początek wakacji, na początku wakacji weszła w życie ustawa, którą podpisano 26 maja, weszła w życie 1 lipca, a szturm na banki rozpoczął się 3. Kilka banków zupełnie nie było przygotowane, przynajmniej nie wszystkie miały wnioski, nie wiedzieli ludzie pracujący w bankach, jak tak naprawdę to ugryźć, aczkolwiek dużym zainteresowaniem się to cieszy wśród ludzi do 45, oczywiście mam tu na myśli wiek, bo tylko jest taka kategoria, bezpieczny kredyt dla tych, którzy nie mają, nie posiadali własnego miejsca, domu, mieszkania, lokalu, działki, na której postawią dom i w przeciągu 2 lat zamieszkają. Wielu skorzystało. Jak to będzie rozpatrywane, to jeszcze na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, bo jeszcze nie mamy finału, przynajmniej ja w swoim doświadczeniu jeszcze tego nie mam, aczkolwiek wiem, że pomiędzy bankami są ogromne różnice, na przykład w interpretowaniu statusu dochodowego. Jest jeden bank, który tak naprawdę chyba daje wszystko wszystkim, ale jest to, przynajmniej ja tak uważam, że to nie jest komfortowa sytuacja, bo boję się, że będzie powtórka z rozrywki sprzed roku, sprzed 2 lat, gdzie dawano naprawdę wszystkim pod korek, jak to się mówi, a w zeszłym roku nastąpił wzrost rat kredytowych. Gro ludzi niestety pozbywało się nieruchomości, bo nie było ich stać na spłaty rat kredytowych. Kredyty, wzrosty cen, ubytek mieszkań na rynku tak naprawdę, to dalej świadczy tylko o tym, że warto inwestować w nieruchomości, bo to jest nadal najlepsza inwestycja. Czy to jednak lepsze czasy dla nieruchomości? Jak zawsze mówiłam, że chyba nie ma takiego określenia już w tej chwili, kiedy jest na to dobry czas, bo tak jak w wakacyjnej Ance zeszłego roku mówiłam, że zdarzało mi się spotkać ludzi, którzy chcieli coś kupić, ale oczekiwali na lepszy moment. Natomiast wiem z doświadczenia, że tracili na tym tylko dlatego, że w przeciągu miesiąca, 3 miesięcy, pół roku ceny poszły w górę i to o 30% na tamten moment. W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że co najmniej 70%, co po niektóre mieszkania
zyskały na swojej wartości. Czasy mamy, jakie mamy. One nam tylko pokazują różne zmiany, ale również głęboki apetyt ludzi na nieruchomości. Ci, którzy do tej pory nie mieli szczęścia ich nabyć, mogą skorzystać z tego, z tej rządowej dopłaty do kredytu. Ci, którzy mają swój zastrzyk gotówki, nie potrzebują brać kredytów hipotecznych, kupują nadal mieszkania, choć kręcą nosem, że to nie są takie ceny atrakcyjne, jakby chcieli, ale nadal im się to opłaca, ponieważ rynek najmu nadal jest bardzo chodliwy, ciągle ludzie wynajmują i ciągle są zainteresowani wynajmami. Od poprzedniego wydania tej wakacyjnej Anki, tak jak powiedziałam, ceny oczywiście znowu poszły w górę, nie było zastoju, bardzo dużo wynajmów, a lipiec, tak jak powiedziałam, to czyste szaleństwo, przynajmniej od początku lipca tak było, bo wszyscy szukali przynajmniej do 45 swojego M. Takie obcowanie z młodymi, czytaj oczywiście do 45 lat, pokazało mi, że ludzie naprawdę nie zawsze wiedzą, co chcą. Oni chcą wykorzystać tą szansę na wzięcie takiego kredytu. Nawet zdarzało mi się usłyszeć parę razy, że być może nie będą mieli takiej okazji, bo na przykład ktoś jest w wieku 40 lat, 43 i być może taka okazja im się nie trafi. I jeszcze się zdarzają tacy, którzy nie mają możliwości, nie mieli możliwości wcześniej zaciągania kredytu. Wielu wróciło do Polski, tak naprawdę, no przynajmniej ja też mam takiego klienta, który wraca do Polski i szuka swojej nieruchomości po raz pierwszy tutaj w Polsce. I to pokazało też, że każdy chce wykorzystać ten swój moment. Ale do czasu podpisania umowy kredytowej jest ogromna emocjonalność. Mam czasem wrażenie, że ludzie nie kalkulują swojej przyszłości. Wielu mówi, oczywiście to jest zgodne z regułą i z obostrzeniami wzięcia takiego kredytu, że wezmą kredyt, zobaczymy, co będzie po 3 latach, po 5. Najwyżej stracą możliwość dofinansowywania w latach późniejszych. Bo pamiętajmy, że nie można sprzedać przez 10 lat, ani wynająć, ani opuścić tego mieszkania powyżej 12 miesięcy. Natomiast jeśli tak się zdarzy, to w miesiącu, w którym bank dojdzie do takiej informacji, że nie możemy korzystać już z dalszej części dofinansowania, to wtedy takie osoby stracą tą możliwość. Powiem 50 na 50, część jest tego świadoma, bierze to pod uwagę i każdy tylko zaciera ręce, że nawet ten czas, który będą mogli wykorzystać, jest dla nich atrakcyjny, bo jak rząd daje, to trzeba z niego korzystać. Na dwoje babka wróżyła, oczywiście ja tak uważam. Niech każdy korzysta ze swojego przywileju, bo patrzeć w przyszłość, to w tej chwili patrzeć na co najmniej 10 lat, bo tak tyle trwa rządowa pomoc. Potem jeszcze trzeba utrzymać ten kredyt przez następnych 5. Już wiem, że niektórzy żałują, że spróbowali skorzystać z tej okazji, bo umarł ktoś z rodziny, mama nie ma możliwości utrzymania się w domu. Nie wiem, co będzie dalej, bo to oczywiście jest bardzo, bardzo świeża sprawa, natomiast może być tak, że ktoś będzie musiał zrezygnować. Albo na mieszkanie ktoś przyjmie mamę, albo ta osoba po prostu zrezygnuje z tej dopłaty i będzie przenosiła się na dom, bo nie da się ciągnąć dwóch rzeczy. Ktoś zawsze na tym straci. Pamiętajcie, że w momencie podpisywania kredytu z rządową dopłatą są obostrzenia, które wraz z tym podpisem
dokonujecie. Mądrze to przemyślcie, bo 10 lat to jest cała dekada. Co z tego wyniknie? Boję się, że mogą być ukryte najmy, aczkolwiek znowu rząd pracuje nad pewnymi zmianami, więc tak naprawdę same niewiadome, więc powiem tylko jedno. Korzystajcie z czasu, który jest Wam dany. Jeśli macie taką chęć, czujecie, że to jest to, to po prostu trzeba z tego korzystać, bo tak jak wakacje, raz jest gorąco, raz jest zimno, czasem jest burza, czasem deszcz, ale nadal jest to lato, więc w zależności od tego, jak człowiek potrafi sobie z pewnymi stanami emocjonalnymi poradzić, tak wydaje mi się, że ludzie, którzy podpisują ten kredyt, są skutecznie, mądrze poinformowani od dobrych brokerów, dobrych doradców kredytowych, więc wierzę tylko, że większość z tych ludzi świadomie podpisze, skorzysta i będzie się tylko cieszyć. Co z tego wyniknie, zobaczymy za rok, może nagram część trzecią i wtedy będzie podsumowanie znowu tego odcinka. No, życzyłabym sobie bardzo i mam nadzieję, że przy Państwa wsparciu uda mi się to zrobić, bo oczywiście tutaj zachęcam do tego, abyście mogli na moim Patronite dokonywać wpłat, abym mogła z Wami przechodzić przez kolejne etapy, co 2 tygodnie ukazywać dla Was nowe odcinki, zapraszać nowych gości, a to wszystko kosztuje, więc ja bardzo proszę o wsparcie finansowe i bardzo dziękuję wszystkim moim patronom. W wakacyjnej Ance w zeszłym roku w 16 minucie mówię o tym, że często ludzie żałują czegoś w chwili takich właśnie swoich możliwości. Czy faktycznie te wzrosty cen nadal będą rosnąć? Czy może jednak będzie okres spadkowy? Bo wiecie, rokowania są w zależności od tego, którą stronę internetową się otworzy, można przeczytać na ten temat mnóstwo informacji. Ja osobiście uważam, że ceny będą rosły. Widzę to na przykładzie przynajmniej mojego miasta, w którym mieszkam, że pomiędzy lipcem tego roku a lipcem ubiegłego roku jest ogromna różnica. Pomiędzy 2-3 lata wstecz jeszcze większa, więc na tą chwilę mogę tylko powiedzieć, że jest tak duży popyt na mieszkania, że może się wydarzyć taka sytuacja, jak miała miejsce jeszcze całkiem niedawno, bo 3 lata wstecz, że nie było co sprzedawać, bo wszystkie nieruchomości się sprzedawały. Mam nadzieję, że będą takie czasy, że dla sprzedających będzie to szczęśliwa chwila, dla kupujących choć trochę stresująca, ale będzie można im dać taką możliwość, bo to na tą chwilę jest ich rynek. Także kupujący, jesteście mile widziani w moim biurze, chętnie zapraszam do współpracy. Oczywiście sprzedających kocham, ponieważ uwielbiam z Wami współpracować, bo mam proste, jasne zasady. A zresztą w dobie dzisiejszych zmian w ustawach dla pośredników cieszę się, że od lat mam wypracowany swój system pracy i nie muszę się głowić i nie muszę się zastanawiać nad tym, jak ktoś powinien mi zapłacić wynagrodzenie bez omijania mnie. W wakacyjnej Ance w zeszłym roku mówiłam też o takich chwilach, gdzie wydarzyła mi się w wakacje taka transakcja, w której pomogłam ludziom dosłownie, ponieważ pani miała bardzo przykre doświadczenia życiowe, rodzina ją przestała wspierać, raczej to ona wspierała, natomiast chciała uwolnić się od swoich kłopotów, zgłosiła się oczywiście poprzez inną moją klientkę do mnie z prośbą o pomoc w załatwieniu tej sprawy na tyle szybko, żeby mogła pozbyć się długów, ponieważ było to dla niej dużym obciążeniem, a mieszkała za granicą, nie dawała rady sobie i fizycznie, i finansowo. Moja radość jest dzisiaj taka, że
Pomimo tego, że pomogłam tej pani sprzedać tą nieruchomość, pozbyła się swoich długów, pozbyła się obciążeń, to na tą chwilę ta sytuacja, która została wyczyszczona, oczyszczona, spowodowała, że dziś jest szczęśliwą mężatką i znowu dostałam od niej informację, że dzięki mojej pomocy, jej odwadze, ja uważam, jej odwadze zaproszenia mnie do siebie, opowiedzenia swojej historii, mogła odmienić chociaż część swojego życia i że byłam jej przyczyną do tego, aby mogła dzisiaj z uśmiechem powiedzieć, że czuję, że żyję. Życzę sobie spotykać takich klientów radosnych każdego dnia, ale też wiem, że wiele ludzi ma swoje historie za sobą, wielu tkwi w takich sytuacjach i uwierzcie mi, że często wstyd powoduje, że nie potrafimy się otworzyć przed drugim człowiekiem, tkwimy w swoich problemach, a tak naprawdę mam nadzieję, naprawdę szczerze w to wierzę, że moje podcasty, moje doświadczenia i historie są przekazywane, że może ktoś mnie nie słyszy, kto w danym momencie właśnie mojej osoby będzie potrzebował do tego, aby sobie odmienić los. Czuję się wielką szczęściarą w takich chwilach i wierzę w to, że nic się nie dzieje bez powodu, że staję na drodze takich ludzi i jeśli mam tylko taką możliwość, moc sprawczą, to zrobię wszystko, żeby po pierwsze znaleźć odpowiedniego kupca na tyle szybko, żeby komuś zdjąć problem ze swoich barków. Wiem, jakie to jest ważne, bo sama również często takie obciążenia na swoich barkach noszę i wiem, jaka jest ulga w momencie, kiedy mamy koło siebie inną osobę, która jest nam w stanie pomóc. I wszystkim tym moim osobom oczywiście w danej chwili dziękuję za to, że jesteście, bo bez Was też byłoby mi ciężko. Pomimo tego, że mam dużą empatię, optymizm, radość życia, to też mam czasem takie chwile załamania i też szukam pocieszenia, też szukam, przynajmniej nauczyłam się tego, tak, że można poprosić o pomoc, że można na kimś polegać, że warto czasem zaufać drugiej osobie, bo możemy się naprawdę poczuć lepiej. Dlatego jeśli ty, drugi słuchaczu, masz wokół siebie kogoś, kto boryka się z jakimś problemem, ma nierozwiązaną sytuację na nieruchomości, albo wiecie, że komuś przytrafiła się tragedia, nie jest w stanie na tyle psychicznie sobie w tej chwili pomóc, to pamiętajcie o mnie, dajcie namiar na mnie. Ja wiem, że nigdy nie jest na to dobry moment, ale postaram się to naprawdę w bezpieczny sposób przeprowadzić taką rozmowę, dopomóc, wszystkim się zajmę i wierzę w to, że zdobędę zaufanie wasze i że dam radę pomóc. Dostaję od Was, od moich znajomych, przyjaciół takie informacje, że cieszą się, że mam swój kanał na YouTubie. Nie dlatego, że jestem znana czy nieznana, ale że dzielę się z Wami informacjami, historiami tak naprawdę, które wielu może powiedzieć, kurczę, to jest o mnie. Przecież ja mam taką sytuację, przecież ja mam taką historię. Być może tak jest, bo co chatka to zagadka i w każdym domu coś jest. I uwierzcie mi, że wielu ludzi może pomyśleć, że ja mówię o nich. I jeśli tak jest, to napiszcie do mnie, to powiem, czyją historię opowiedziałam, ale jeśli macie swoją historię i chcecie się podzielić, napiszcie do mnie, zadzwońcie, spotkajmy się. I jeśli ktoś ma ochotę oczywiście przed kamerą, to zapraszam serdecznie, bo każda historia o nieruchomości jest dla mnie bardzo ciekawa i chętnie jej wysłucham, chętnie pomogę, chętnie przekażę dalej, bo dzielić się z drugim człowiekiem, czasem dzielić się swoją osobą, zainteresowaniem, to jest chyba najwyższa wartość, jaką możemy sobie nawzajem przekazać. I ja mam nadzieję i wierzę w to, że swoją osobą, swoje doświadczenie mogę przelewać na mikrofon, który w tej chwili działa dla Państwa i informować Was, że jestem, bo ja tutaj jestem.
Ja wiem, że nie wszyscy lubią reklamy i tak dalej, chociaż ja sama patrzę na reklamy, bo czasem jest coś, co mnie zainteresuje i faktycznie idę do sklepu i kupuję tą reklamowaną rzecz, ale mam nadzieję, że poprzez te reklamowanie samej siebie w tej chwili też zdobędę nowych moich klientów. Może ktoś już mi znajomy w tej chwili mnie słyszy, co jest w stanie mnie polecić nieznajomemu jeszcze i będę w stanie pomóc, doradzić, przy okazji zarobić. Oczywiście z góry dziękuję, bo żyję z nieruchomości. Pasją moją są ludzie, nieruchomości, to co się wokół nich dzieje. Każdego dnia czytam na ten temat, każdego dnia patrzę, jak się wypowiadacie w internecie. Oczywiście są też sytuacje, że po prostu, no jak to się mówi, szlak człowieka trafia, kiedy słyszę coś tam albo widzę, na przykład jak pan pisze w internecie, pośrednikom z góry dziękuję, a daje na przykład zdjęcia ze swojego mieszkania z bebechami na wierzchu, z garami, z otwartym WC, nie wiem, zdjęcia robione jakby w piwnicy, więc chętnie tak naprawdę pokażę różnicę pomiędzy dobrą ofertą, marketingiem, a tak naprawdę chyba sprzedaje się to, co jest najbardziej potrzebne na rynku. Więc kwestia zdjęć, kwestia sposobu marketingu jest bardzo ważna. Na ten moment wakacyjna Anka nadal trwa, nadal są wakacje, jest ciepło. Wierzę w to, że Państwo możecie teraz mnie odsłuchać, coś znaleźć dla siebie, przemyśleć, bo może jeszcze jest ktoś gdzieś pośród Was, co się zastanawia. Kupić, nie kupić, a czy to mądre, a czy nie mądre, a może jednak w skarpecie, a może jednak na konto. Kochani, jak nie teraz, to kiedy? Od tego tutaj właśnie jestem, dla Was jestem. Może nie mam nieruchomości, którą byście potrzebowali na tę chwilę, ale jeśli wejdziecie ze mną w komunikację, to ja dla Was ją znajdę. Także zapraszam do siebie. Korzystajcie z mojej pasji, z mojej osoby do spełniania swoich marzeń, bo dzisiaj jest dzisiaj, jutro może nie nadejść, a wczoraj już było. W związku z czym serdecznie Państwu dziękuję za to, że jesteście, że mogę dzięki Wam się spełniać. I zapraszam, korzystajcie z YouTube, Nieruchomości bez ściemy, Pogadanki Łanki. Mam tego już naprawdę sporo, więc myślę, że każdy znajdzie swój własny temat. Może się cofnie do jakiegoś wstecz, bo ja mam ochotę na więcej i będę dla Was nagrywać regularnie i mam nadzieję, że osoby, o których myślę, żeby ich zaprosić do programu, że się zgodzą. I że już wkrótce na jesień znowu będziemy mieli możliwość się zobaczyć i posłuchać nowych, ciekawych tematów. A za dziś Państwu najserdeczniej dziękuję i zapraszam do Patronite, abyście mogli mnie wesprzeć swoją cegiełką, żebym mogła dla Państwa tworzyć, dla mojej grupy, która dzisiaj dla Was wykonała to zadanie. Oczywiście Pani Martuni bardzo serdecznie dziękujemy, bo dzięki niej nam się ten podcast lepiej odsłuchuje. Wszystkie moje mlaskania, szepty i dźwięki niepotrzebne wygłusza, wycisza, żebyście mieli miły odbiór. I mam nadzieję, że mój głos Państwa nie przytłacza. Życzę dobrej nocy, życzę dobrego jeszcze spędzania czasu w te wakacje i pamiętajcie, jak nie teraz, to kiedy? Zapraszam, Wasza Anka. Do zobaczenia.